Dzień dobry, Monika Laskowska, TV Reklama. Jesteśmy na gali Fame MMA 3 w Łodzi, w Atlas Arena. Jak widzimy, sport wymagający, krwisty bardzo. Proszę mi powiedzieć, jak ogólnie oceniasz swoją walkę? Wiesz co, no, z tego co słyszałem od paru profesjonalnych fighterów, którzy tutaj są, bardzo fajna walka. Ja też tak uważam, cieszę się, że wiesz, że zawalczyłem z Krychą, gratuluję mu strasznie wygranej, niech się rozwija w tym sporcie. Ja sobie nie mam nic do zarzucenia, wstałem, wiesz, zostałem znokautowany, wstałem, chciałem walczyć dalej, sędzia nie dopuścił od razu, widział, że jest nos złamany, nie mogę nic powiedzieć, że coś, nie zgadzam się z werdyktem, gratuluję. Ja gratuluję również, bo tak naprawdę ten sport wymaga bardzo dużo samodyscypliny, bardzo dużego przygotowania. Właśnie jak wyglądały Twoje przygotowania? Wiesz co, ja niestety od początku to mówiłem, moje przygotowania nie wyglądały jak u Krychy i u innych zawodników. Ja niestety zajmuję się muzyką i w tym samym czasie jak walka wychodzi mój debiutancki album No Love. No i niestety skupiłem się na promocji albumu. To się wiąże, wiesz, z teledyskami, wyjazdami. Jestem sam sobie szefem, wiesz, więc nie stoi za mną wytwórnia. Sam sobie musiałem wszystko ogarnąć. To jest ogromny, wiesz, ogromny czas trzeba na to poświęcić. Więc nie mogłem tych treningów mieć dużo, ale z tego, co właśnie mi wszyscy mówią, jeśli bym trenował i poświęcił się, to byłaby szansa naprawdę zrobić coś fajnego, nie? No właśnie, jesteś raperem, powiedz mi, skąd ten pomysł, żeby walczyć? Wiesz co, to się do mnie zgłosiła organizacja, ponieważ gdzieś tam ja pokazuję, że trenuję jakieś treningi, zaproponowali walkę, nie odmówiłbym nikomu walki, więc wziąłem to bez zastanowienia. Wiedziałem, że będzie ciężko, że Krycha trenuje. No niestety, zeszło się to razem z premierą i od razu też mówię, tą walkę wziąłem pod premierę albumu, czyli pod reklamę swojego albumu. Nie mam z tym problemu, że przegrałem, czy ktoś powie, że zrobiłem to dla reklamy. Tak, zrobiłem to dla reklamy, dla idealnej, ogromnej reklamy, więc nie widzę tu problemu. Co mógłbyś zmienić w walce, którą miałeś przed chwilą? Czego byś nie zrobił, a co byś zrobił? Wiesz co, no co bym zmienił? No może gdybym nie dostał na nos, tylko gdzieś indziej i wstał jak wstałem, pewnie walka by się dalej toczyła. Niestety sędzia uznał, że nie mogę walczyć i dobrze, no gratuluję Krysę, powtarzam to. Niech się rozwija w tym sporcie, dobrze mu idzie. Pewnie jeszcze pokażę dobre walki. Ja trzymam kciuki za następne Twoje walki. Rozmawiałam z raperem Rubem, Monika Laskowska. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję, pozdrawiam. Dzięki.